Jestem już w drodze do na Skardu, mam zrobionych yy, 38 km. Jak dobiegnę do 50, to będę miał 414 zrobionych yy, ogółem. A za mną nie widać tak bardzo dobrze, ale jest Nanga Parbat. Witajcie w Black Hat Ultra. Szymon jest biegaczem wspierającym akcje dobroczynne i wraca do podcastu Black Hat Ultra z opowieścią o 19-dniowym biegu przez północny Pakistan, podczas którego zbierał środki dla dzieci chorych na raka. Cześć Szymon, witam cię. Dzień dobry. Cześć. Witam cię po trzech latach, tak, burzliwych latach. Tak, burzliwych i jak postaliśmy szybkich, bo szybko zleciało. Bardzo szybko zleciało. Wtedy siedzieliśmy w Krakowie u ciebie w mieszkaniu. Tak jest. I to byłeś świeżo po Islandii. Tak. O, mówiliśmy o tym, że, że Tadżykistan. Pamir tak, Highway, tym. Tak, tak, Pamir to był Pamir tak. Pamiętajmy tym. Tak. Potem się wydarzyło strasznie dużo rzeczy, bo, bo ten Pamir nie wyszedł w końcu. Tak, on nie wyszedł z różnych względów. On nie wyszedł wtedy ze względu na COVID ja go przekładałem, przekładałem, zrobiłem dwa biegi po Polsce, piękne. No właśnie, ten Hel Kraków, tak? Hel Kraków i później Suwałki Kraków. I dzieliliśmy tam 100 kilometrów przez 10 dni na, na 4 osoby, to był taki bieg właśnie, ale też z, z tym aspektem charytatywnym. Mhm. Przepiękny bieg, bo te tereny Suwałk i północnej, północno-wschodniej Polski przygranicznej są trzy mhm. cudowne. Czyli biegliście gdzieś tam bliżej nawet Przemyśla i potem odbiliście? Tak, bo na... później odbiliśmy mhm. na Wiśla trasę rowerową, natomiast biegliśmy głównie green velo i później właśnie w zieloną trasą rowerową do Krakowa. A to super, tak. pięknie i gorąco. Bo o. ja tak nie wiem dlaczego, ale wybieram te terminy przynajmniej w Polsce albo sierpień, albo lipiec. Wakacyjnie, Z wakacyjnie, no, żeby się spocić trochę. I... Teraz, teraz na w Karakorum też się przygrzało troszkę. Tak, nie spodziewałem się tego, bo hmm. to jest ciekawe, jak, jak ja planuję trasę. Czyli jak sobie rozkładam mapę na stole, hmm. wiesz, hmm. i tam wodzę palcem po tych różnych zakamarkach, to nie zdaje sobie sprawy czasami, znaczy zdaję sobie sprawę z mojej ograniczonej wyobraźni, jaka tam, tam temperatura rzeczywiście panuje. A tam było yy, bardzo gorąco. No ale na pewno sprawdzałeś, jaka temperatura panu. Tak, 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 tak. No, że, wiesz, sprawdzałem w Islamabadzie, jaka jest temperatura w, we wrześniu. Rzeczywiście było gorąco. Później sprawdzałem y, to miejsce, z którego startowałem, czyli Chitral, później Gilgit. I było gorąco. Natomiast y, miałem jakąś nadzieję, że ta trasa będzie wiodła też ścieżkami górskimi trochę wyżej i, i będzie trochę zimniej. Ale też to gorąco jakby jest wliczone w ryzyko. I przez to, że było gorące, jak też wiesz, jakby fajnie jest wspominać tą trasę, a nie tak, że było, o, było tak przyjemnie, było 15 stopni i w ogóle i cudownie. Tak, to mnie sponiewierało mnie na początku. I przez co dobrze to zapamiętam, jak nie <laughs> na całe życie. Nie, powiem ci, teraz przejrzałem wszystkie storiesy, które wrzucałeś z tego, z tego okresu, z okresu tej wycieczki, którą zrobiłeś. Tak I, I rzeczywiście widać było, jak z biegiem czasu ta temperatura coraz bardziej się dogniata i ty coraz bardziej jesteś zmęczony. Mhm. No to widać było, że odcisnęło to piętno na tobie. Tak, no. tak, tak, tak. Szczególnie w odcinku między Gilgit-Askardu, mhm. gdzie droga cały czas szła już do góry, bo mhm. wspinałaś tam od tysiąca metrów, 1200 dwa, 2300. Mhm. Cały czas biegłeś po prostu codziennie pod górę i cały czas miałeś słońce tuż nad głową, bo nie było żadnych chmur, gdzie słońce mogłoby mhm. się schować. E, I to też mi dało w kość, e, bo też płyny, których, które uzupełniałem w, w czasie trwania biegu. Nie starczały na to, żeby schłodzić tak organizm, jak tego yy, wymagana. Ale miałeś support cały czas, tak? Tak, miałem support. Miałem support w postaci Adriana Dmocha, który mhm. realizował film dokumentalny, który kręcił materiał. Miałem dwóch Pakistańczyków, Ali'ego i, i Shabara, którzy jeden z nich był kierowcą, drugi z nich był przewodnikiem, ale jakby oni też pełnili formę supportu, czyli jak dobiegałem do, do, do samochodu, to, to mi rozkładali krzesło i dawali wodę. Miłe chłopaki. Miłe chłopaki, nie, super. Adriana zresztą znamy dobrze z filmu z Robertem Celińskim, tak z Ran Kamino. Także mhm. to przypominam moim słuchaczom, że, że to jest ten sam autor. Czy wy też będziecie z filmem jeździć po Polsce i urządzać projekcję? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Będziemy Fajne. jeździć po Polsce, po świecie pewnie też, bo Adrian zdobywa nagrody na całym świecie. A jak ci się w ogóle udało nawiązać z nim współpracę? To było ciekawe, bo kiedy on miał prelekcję swoją z Ran Kamino, bodajże w Krakowie, w Aha. kinie pod Baranami. Po tej prelekcji podszedłem do Roberta i się, że właśnie, że, że planuje takie podobne rzeczy, i wtedy też poznałem Adriana mhm. i on tego nie pamięta, Adrian, ale napisałem do niego jakoś rok temu. Nie, w tym roku, przepraszam, w tym roku napisałem do niego jakoś na początku roku właśnie, że planuje taką rzecz i czy chciałby się ze mną zabrać. Zrobiłeś kilka tych po polsce projektów. One były też fajne z, z punktu widzenia tego, że ty zaprzągnąłeś team. Do współpracy. Tak, to było Pamiętam, super. że przy między Hell Kraków ty wpadłeś w jakąś kontuzję i tak. team za ciebie kończył. Tak, dokładnie. To bardzo ładne, ale nie wiedziałem, że te suwałki też robiłeś z Teamem. Tak, robiłem z Teamem. To była to było, to było naprawdę świetna w ogóle rzecz, żeby zaprzegnąć, tak jak mówisz, większość ilość ludzi, która ta nie jest, nie, oni nie są profesjonalnymi biegaczami wyjętymi, wiesz, jakby z zawodów. Tylko to, to, była, to była moja siostra, moja żona i mój. mój Mój przyjaciel Kuba, którzy jakby tak się zapalili podczas tego biegu przez Polskę z Helu do Krakowa, że właśnie te, te suwałki były już takim projektem, do którego się już przygotowywaliśmy mm -hmm. razem. Mieliśmy cel charytatywny zebrania pieniędzy dla niepełnosprawnej Basi, Turek, która zbierała wtedy pieniądze na swoje własne mieszkanie, dostosowane do jej potrzeb. I piękną trasę właśnie wybraliśmy, czyli suwałk do Krakowa przy, przy granicy Green Velo, a później wisioną trasą rowerową. I dużo z tego biegu pamiętam, bo to był bieg, który przebiegłem prawie bez kontuzji. Tak. Bo to jest bardzo ciekawe, bo ja trzy biegi, które zrobiłem, czyli Islandię, Helkraków i Suwałki, biegłem z bólem. Dopiero w tym roku udało mi się pokonać trasę w Pakistanie bez bólu, co prawda z zatruciem y, pokarmowo-wodnym na koniec. Tak. Natomiast y, ani razu, mając ze sobą środki y, silne, przeciwbólowe, nie musiałem z nich korzystać, to było piękne. Udowodniłem <laughs> <laughs> sobie, że, y, że możesz biegać długo i wcale nie musisz sięgać po jakieś takie wiesz, środki, y, y, jakieś deski ratunku. No właśnie, to pamiętamy z pierwszego podcastu, że rzeczywiście tę Islandię robiłeś na przeciwbólowym. Na ketonalu, moim ulubionym. No. Wyglądałem ja abstendneam teraz. To strasznie fajnie, że, że z ekipą biegasz. Czy oni do tej do tego Drugiego biegu, czyli przez sowałki już się przygotowywali biegowo bardziej niż. Tak. Bo rozumiem, że ten pierwszy bieg to oni jakby zostali troszeczkę przymusowane. Zostawieni pod ścianą, tak, no tak, dokładnie tak. I kończyło się to już wszystkimi możliwymi bólami i, i pamiętam, że ostatni dzień biegliśmy z Olkusza do Krakowa, czyli 42-43 km. I rano przyszedł do nas Kamil Klich z całym zestawem taśm i nas po prostu podklejał kolana, mi. Łytki, wiesz. I po prostu to wyglądało jak, taki, jak takie okopy, gdzie przychodzi y, żołnierz, lekarz, y, okleja wszystkich i mówi: Dobra, no to lecicie. <laughs> I to, tak to wyglądało. To I my, my obandażowani oban, wlecieliśmy na metę w Krakowie, która była usytuowana na dachu hali Krakowi. Hmm. Przy Błoniach to było dosyć właśnie takie mm, dobre wspomnienie. Bardzo dobre wspomnienie i potem rok temu zrobiliśmy kolejny bieg i ta meta była w tym samym miejscu. No to bardzo tak. ładne. I zresztą to było takie symboliczne, Symboliczny z tego względu, że Basia, czyli dziewczyna, której pomagaliśmy zebrać pieniądze, jest niepełnosprawna i to ta hala też jest poświęcona osobom niepełnosprawnym, A. ich aktywizacji poprzez sport. To ładna historia. Tak. Ładna. Udało się zebrać dla Basi jakieś znaczące. Tak, pieniądze? tam się udało zebrać ponad 70 tysięcy wtedy. Tak. Super. I to właśnie przez, przez tą zrzutkę, przez crowdfunding. No właśnie, bo ważne, żebyśmy powiedzieli, że ty jesteś charity runner, czyli. Charity że bieg... Ultra Runner. Ultra tak, Runner. Tak, tak, tak. Że biegasz zawsze z myślą o kimś i Twoim celem jest zbieranie kasy dla osób potrzebujących. Dokładnie tak. Ostatnio to były dzieciaki chore na raka. Tak, ostatnio to były dzieciaki chore na raka. Co, czy, co, co ciekawe i warte. Wspomnienia jest to, że zbierałem zarówno dla dzieciaków, czyli dla pacjentów oddziału onkologicznego w Polsce, w Warszawie, przy Instytucie Matki i Dziecka, oraz w Pakistanie, dla szpitala Karachi, który się nazywa Indus Hospital. To stąd te zdjęcia z dziećmi teraz kojarzę. Ze tak, 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 mhm. tak. I to było dla mnie bardzo ważne, ze względu na to, że po pierwsze, że wrzesień nie był przypadkowy, bo to jest Międzynarodowy Dzień, miesiąc, przepraszam, świadomości onkologicznej. Wśród dzieci, a po drugie, że udało się zrobić bieg, który połączył Polskę i Pakistan poprzez tą właśnie, tą, ten rozwój świadomości onkologicznej. I w Polsce, i w, w Pakistanie udało się zebrać trochę pieniędzy. W Pakistanie było ich trochę więcej niż w Polsce, to później właśnie powiemy dlaczego tak jest. Natomiast miałem też właśnie tą okazję pobiegu pojechać do Karachi. Nomen omen, najniebezpieczniejszego miasta w całym Pakistanie, żeby odwiedzić, właśnie dzieciaki tam na oddziale. To jest... Ze względu na co jest niebezpieczne terroryzm? Czy... Nie, terroryzm nie, ale kradzieże, rozboje okay. dużo tam jest nieprzyjemnych twarzy <laughs> i mało biegaczy. Chociaż jest tam dzielnica Clifton od tego, od hockey. To nakreśliliśmy mniej więcej twoją postać. Skupmy się teraz trochę na tym karakolu. Bardzo chętnie. Jak opowiedz, zacząłeś mówić o tym, jak Kreśliłeś trasę. Przeczytałem na, na zrzutce punkt startu i punkt końcowy i na Google Mapsach wy, wyznaczyłem trasę i ona tam szła A, na południe jakoś tak, tak zupełnie. Ja sobie myślałem, ale jak to? Przecież ty biegłeś przez Gilgit, przez Skardu, to w ogóle to mi się nie klei. No i potem zacząłem grzebać, wszedłem głębiej w te góry i widziałem, że ty z punktu startowego poleciałeś na północ w ogóle jakimiś wąskimi tak, małymi dróżkami. Tak. Czyli ty nie leciałeś Karakorum Highway klasycznie? Nie, nie, nie. nie. Ja leciałem chwilę Karakorum Highway, tylko trzeba sobie świadomić, że Karakorum Highway to jest autostrada asfaltowa. Mhm. Y, która jest poprowadzona, to jest dwupasmówka, która, którą jeżdżą samochody y, ciężarowe, osobowe, y, i nie jest to taka y, droga wykuta w skalę, chociaż przez Ale takie i, też biegłem. Są takie fragmenty. Tak, nie? są i są przepiękne. Mhm. Natomiast Karakorum Highway, jest to droga zbudowana przez Chińczyków, jest to droga nowoczesna y, i jest to głównie asfalt. Natomiast tak jak mówisz, ja biegłem takimi mały, mniejszymi drogami, yy, szczególnie na początku. Czyli startowałem w Chitral, później dobiegałem do Gilgit i żeby dobiec do Gilgit, musiałem się yy, przedostać przez góry przez pierwszą przełęcz, która miała 3700 i z 3700, nie, przepraszam, tak 3700 i z 3700 później zbiegałem do, do Gilgit. Potem znowu biegłem i z Gilgit do Skardu biegłem chwilę Karakorum Highway, a potem taką drogą, która jest uznawana jedną z najbez, najniebezpieczniejszych właśnie dróg w Pakistanie, między Gilgit a Skardu. Mhm. Ze, ze względu na to, że droga jest poprowadzona, dosłownie jest wykuta w skalę przy deszczu albo przy trzęsieniach ziemi, które się zdarzają w tamtym rejonie, ona się momentalnie osuwa, mhm. no i wtedy stanowi jakby śmiertelne niebezpieczeństwo dla kogoś, kto tam jest akurat w tamtym miejscu. Na szczęście nic się nie stało, natomiast widziałem świeżo właśnie takie, takie głazy, które, które po prostu spadły. Mhm. I wiesz, w momencie, kiedy ja bym tam był, to miałem raczej marne szanse Ominięcia tego gdzieś, z, z której strony, tylko bym pewnie wpadł do Indusu i tam sobie płyn, płynął. Płynął dalej. Tak. No tak, bo tam podejrzewam, że przy każdym dużym deszczu to są ogromne osowy tak. skalne. I żeby utrzymać tą drogę, mhm. w, w północnym Pakistanie, żeby utrzymać drogę, to jest. Ciężka orka. I stop pewnie tam pracują ludzie i naprawiają, tak, nie? Tak, Zresztą na jednym ze stories widać było wielką koparkę, która tam... Tak, naprawia. i to w ogóle to jest nag 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 nagminny widok w północnym Pakistanie w górach, że teraz biegasz już i jeszcze biegniesz taką szutrową drogą i za zakrętem jest budowa. I tam masz koparki, i tak jak mówisz, jakieś tam wiertła i tak dalej, i tak dalej. Cały A jak czas... samochody się mijają na tej drodze? Cudem. I powiem Ci, że to jest jakiś. To, jak się jeździ w Pakistanie, za, zarówno w miastach, we wioskach, i w górach, to jest jakiś totalny hardcore. Oni tam w większości są e, ujarani haszyszem, mm -hmm. więc jakby jadą w takim słodkim letargu, ale przy okazji jadą bardzo szybko i bardzo niebezpiecznie, bo m, tak jak przy Karakorum Highway albo przy drogach, właśnie tych e, gdzieś w górach, to jest tak. Nikt tam wcześniej nie zrobił tej trasy biegiem. Więc widok gościa, który biegnie, jakby był bardzo osobliwym e, widokiem, i samochody nie zwracały na siebie uwagi. Jakby przyjeżdżały, wiesz, mniej więcej w takiej odległości, e, albo trąbiąc przed, albo już po. I to było. Ja dostawałem tam. To po to nie pewnie raz, się pozdrawiali. Tak, nieraz <grym> dostawałem tam, bo wiesz, jak ja słyszę, że ktoś na mnie trąbi, to ja dostaję, tak. no, wiadomo czego. Więc czasami tam um, potrafiłem też um, wypowiedzieć jaką wiązankę, no ale zanim to doszło, to już samochód był tam na następnym zakręcie. Więc I wiązanka to... pewnie była po polsku. No oczywiście, że tak. I trochę w łacinie, <grym> i trochę po polsku. Dobrze, czyli, czyli zacząłeś w miejscowości nie pamiętam Stral, nazwę, Chitral. Chitral, tak. I poleciałeś na północ, i cały czas leciałeś drogami, właściwie takimi, po których jeżdżą samochody na co dzień. Co? Nie, nie, ścieżek górskich tam były. Nie, nie ma. Trzy momenty ścieżek górskich, mhm. takie, gdzie musiałem zmienić buty na, właśnie, e, trailowe. I to był Shandur Pass, czyli ta pierwsza przełęcz. Tam rzeczywiście było. To była też droga, jednak. Nie było to taka ścieżka jak w Tatrach. Raczej droga, ale szutrowa. Mhm. Potem miałem kolejny taki moment przy Diosai National Park, mhm. gdzie rzeczywiście była szutrowa droga. I w zasadzie jeszcze zbieg tej, z tego Diosa i był taki techniczny, ale on później znowu się zamienił w asfalt. Tam niestety jest właśnie tak, że gdzie oni mogą, to, to, to walną asfalt. asfalt. Tak. No tak. Trochę jak właśnie u nas gdzieś w, na, w, w górach. Mhm. Że jak możesz, to, to no tak. wylejesz asfalt, no bo więcej ci turystów przyjedzie. I trochę tam jest tak samo, że nawet w tych, na tych odcinkach 4x4, gdzie powi powinieneś mieć samochód właśnie taki wiesz, jeep czy coś, to tam jeżdżą osobówki. Mhm. Bo nie ma e, takiego prawa, a nawet jeżeli jest, to jest ono nieegzekwowane, że, że musisz mieć wjazd e, samochodem terenowym. No tak. Więc, ale Pakistan jest taki. Pakistan jest też stanem umysłu I to, i to naprawdę się sprawdza. I to naprawdę widać, że oni są ponad prawem. A w zasadzie nie ma, nie, nawet nie, ma prawa, nie ponad prawem, prawem, bo nie ma prawa. Po prostu no tak. są jakieś zasady, które ktoś kiedyś ustalił. Prawdopodobnie Brytyjczycy. Mhm. Bo zresztą prawo brytyjskie tam obowiązuje do, 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 do tej pory. Nie jest w żaden sposób egzekwowane, ale jest prawo. No tak. Dobrze. Dobrze, lecisz sobie yy, tak. do, do Gilgit, co, dziennie po około 50 km? Tak, yy, na początku było trochę tego mniej, yy, było 40, 43, mhm. yy, a potem udawało mi się już biec po 50 km. Codziennie, czy robiłeś sobie jakieś postoje? Yy, robiłem, zrobiłem w sumie 3 albo 4 dni w ciągu tych, miałem 19 dni biegowych wszystkich, natomiast zrobiłem 4 dni przerwy. Mhm. Takie regeneracyjne. Bo ja mhm. też nie chciałem spieszyć z tym no specjalnie. Jasno. Tylko chciałem mieć z tego fan. Tak żeby rzeczywiście te 50 kilometrów móc uzyskać i móc je za każdym razem sobie na zegarku mhm. odkreślać. Bo to ty zresztą się pytałeś właśnie, ile kilometrów Tak, robię. tak. Ja bym ciekawy. No. Tak. I więc udawało mi się później te 50. 50 najwięcej 55. 52 i tak dalej. I to mi zajmowało jakieś 5,5-6 godzin. Mhm. Po tym co, regeneracja. Miałeś czasami jakiś problem, żeby się, nie wiem, znaleźć miejsce do odpoczynku? Na szczęście nie, ale miałbym. Wydaje mi się, że miałbym duży problem, gdyby nie ten support właśnie, bo mm -hmm. to jest tak, że językiem urzędowym w Pakistanie jest urdu, natomiast północ charakteryzuje się w wielo, wiele jest dialektów, mm -hmm. których się używa, więc urdu, w urdu się nie dogadasz, więc to, że miałem ze sobą support, który mówił w różnych językach, ułatwiało mi zorganizowanie nam w zasadzie właśnie noclegu, bo to jest tak, że jak ja kończyłem bieg w danym momencie to najczęściej to nie były, to nawet nie było miejsce, żeby rozłożyć gdzieś namiot. Mhm. Tylko trzeba było gdzieś szukać, na po na, 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 na prostu w terenie. I, i wiele nocy spędziliście pod namiotem? Czy tam jest jakaś właśnie? Nie, bladza? właśnie cztery noce bodajże pod namiotem. Mhm. A tak to tam można wynająć. Gestchausy. Mhm. I Gestchausy płaciliśmy I... Za jakieś, nie wiem, grosze 15 zł albo 20 czasami. I oni pewnie też jedzenie ci też dają. Tak, tak. Ja na początku e, tylko i wyłącznie oleofilizaty, mhm. a jak już mi się znudziły, no, bo następuje taki moment, to już mogę jeść jakieś lokalne jedzenie. Z tym, że kuchnia pakistańska jest y, ciężko strawna, jest mhm. bardzo tłusta, y, bardzo mocno doprawiona. Mimo, że znajdziesz tam wegańskie też opcje w, w postaci dalu czy, czy nanów i tak dalej, to jednak jest to jedzenie, no takie powtarzalne. Mhm. Ale co ci tam zasmakowało najbardziej? Do czego lubiłeś wracać? Dal. No naprawdę mhm. dal i... Czyli soczewica. Tak, czyli soczewica robiona w zasadzie w każdym mieście, w którym byłem była jakoś inaczej robiona. Mhm. Ale zawsze mi smakowała I, i była w sumie bezpieczna. No tak. No bo z mięsem to, 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 to różnie bywa, natomiast... I pożywna. Bo jedno, i, znaczy. I pożywna i lekkostrawna, tylko że właśnie ze względu na ten tłuszcz, który oni tam po prostu dokładają w dużych ilościach, to nie zawsze to, to trawienie było takie jak trzeba. No. <laughs> Ale właśnie jeszcze wracając do, do tej regeneracji, to tak. udawało mi się jakby spać dosyć długo, bo jednak sen jest to, tym aspektem, na który trzeba zwracać szczególną uwagę podczas takich biegów, czy właśnie z supportem, czy bez supportu. I zależało mi na tym, żeby jednak mieć łóżko albo namiot rzeczywiście gdzieś w takim wiesz miejscu gdzie nie będzie bardzo zimno i zawsze ta regeneracja wyglądała w ten sposób że jak kończyłem bieg jadłem później kładłem się gdzieś tam na łóżku czy na materacu miałem masażer taki mini masażer i robiłem 10 minut codziennie jedna noga 5 minut jedna noga 5 minut druga noga w sensie taki elektryczny taki taki brrr, taką kulkę. taki pneumatyczny A, pneumatyczny okay. i jechałem sobie wiesz czworogłowe łydki, piszczele wszystko stopy i następnego dnia no, nogi były świeże. Nie miałem żadnych problemów, nie bolały mnie nogi a też po. Dlatego, jakby to 50 km było takie bezpieczne. Mhm. Jakbym leciał w 60, prawdopodobnie też, ale wydłużyłby się czas. Mhm. Nie? Bo to jednak też trzeba patrzeć na, na to, żeby ten bieg ci zajął powiedzmy yy, powiedzmy 6-7 godzin maks. Yy, no i resztę na regenerację. Jak, jak Przynajmniej to się u mnie sprawdza. Zaczęło się teraz sprawdzać. No to spoko. I rzeczywiście teraz udało, udawało ci się, bez bólu. To bez bólu, tak. A co, a co zrobiłeś w ogóle? Bo ty pracowałeś nad sobą cały, przez te lata, ostatnie, <grym> tak. W jaki sposób zwalczyłeś swoje problemy? Zwolniłem z treningiem w ogóle. To jest, to jest bardzo ciekawy u mnie proces, bo ja. Yy, bo ja tak. Przed takimi projektami, czy w ogóle trenowałem bardzo dynamicznie, bardzo mocno, zajeżdżając się tak naprawdę przed tymi, przed tymi projektami i w ogóle się zajeżdżając, bo trochę mniej jadłem, dużo trenowałem, wiesz była bardzo duża nierównowaga, ale też źle trenowałem, zarówno źle trenowałem technicznie na siłowni, robiłem bardzo dużo błędów, nie ćwiczyłem koru, ćwiczyłem wież, jakby górę i oczywiście dół, pomijając środek. najważniejszy środek, nie? więc cały przekaz mocy, który, który miał się odbywać, się po prostu nie odbywał, bo wszystko zostawało albo na, na górze, albo, albo na dole. I poszedłem na parę treningów takich personalnych do trenera w, w Krakowie, który mi uświadomił jak bardzo źle wykonuję ćwiczenia i jak bardzo sobie szkodzę. A jakie ćwiczenia źle wykonywałeś? Nawet wyciskanie klatki na sztandze robiłem w źle. Robiłem ćwiczenia w zasadzie bez aktywacji, bez rozciągania, nie, nie rozciągałem się, nie rolowałem się. Jakby, wiesz, cały, cały po prostu wachlarz błędów, Błędny. tak. I musiałem zwolnić, musiałem też trochę przestawić swoje myślenie na to, że bo ja miałem taką tendencję do tego, żeby wszystko robić od razu dobrze. Nie da się, tak, no, ale ja tak bardzo chciałem, właśnie, żeby tak było, więc musiałem trochę zwolnić. Trafiłem też na Maćka Dąbrowskiego z Trail Is Our Way i z Maćkiem zaczęliśmy pracować. I Maciek też jakby mi pokazał, że bieganie wolniej, i jeżdżenie na rowerze, na wolnych obrotach da mi o wiele więcej niż wiesz, zapieprzanie po prostu setek kilometrów, miesiącami albo tygodniami. Bo to jest tak, że ktoś jak słyszy właśnie, że mam przebiec to 1000 km albo 800 km, to ludzie sobie myślą, nie no, to on musi, wiesz, musi trenować, przecież musi robić 200 km ty tygodniowo. Tak. Nie? Co na nie. Tak. <gry> Nic takiego. Wręcz no, znaczy, przeciwnie. Oczywiście. Więc jakby to te trzy lata mnie nauczyły. Przede wszystkim znalazłem odpowiedź, albo znajduję, łatwiej mi jest znaleźć odpowiedź, tak naprawdę, czego chcę i jak chcę to zrobić. I przy okazji jeszcze troszeczkę zwolniłem, a mhm. nawet się cofnąłem, ale to nie jest jakby cof, co to nie jest cofanie się w rozwoju, jak, jak, jak rozumianym, jako właśnie zwolnienie tempa. Tylko właśnie tak jakbyś trochę wyszedł poza siebie popatrzył no stary, no. Kam mhm. down, nie? No tak. Tak. I to jest fajne. Bo mi to dużo pomogło. Mhm. I co? I właśnie te dodatkowe ćwiczenia, to, że lepiej je wykonywałeś technicznie, pozwoliły ci lepiej się odbudować i, i te bóle gdzieś odeszły, tak? Tak, 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 tak zdecydowanie. Tak. Czyli co? Mobilność tam też miała. Mobilność ma mega duże hmm. znaczenie na tym, jak się nasze ciało będzie rozwijało i jak się nasze, nasze ciało będzie zachowywać. Ja też jakby wszedłem troszkę w, w głębi, w anatomię i tego, co mi się działo wcześniej. Nauczyłem się też te bóle rozpoznawać i też rozmasowywać to wcześniej. Oczywiście te kontuzje się jakieś zdarzają, wiadomo i tak dalej. Natomiast łatwiej mi jest tak, jakby nawigować swoim ciałem niż to miało miejsce te 3 lata temu, kiedy jakby wiesz, zrobiłem ten projekt w Islandii cudem na szczęście. I dobrze, że go zrobiłem, bo gdybym go nie zrobił, to bym teraz o tym nie mówił właśnie z takiej perspektywy. I ten właśnie taki świadomy trening, czyli te, to, co robisz, żeby zawsze zrobić aktywację, rozciąganie, zaczynać od partii, które są najsłabsze i robić to, co ma sens, a nie to, co wygląda dobrze, no nie? Znaczy z pozoru tak. pewnie jakiejś perspektywy na Instagramie, czy czegokolwiek. No dobra, do treningu to może jeszcze wrócimy, ale, ale domknijmy sprawę, sprawę tej regeneracji na trasie. Mhm, tak. Czyli co, ty dobiegałeś, starałeś się długo spać, masowałeś się tym pneumo coś tam. Pneumatycznym, tak. Masażerem po prostu, tak. Masażerem. I to jest polecam ci, pokażę ci później model, który miałem, bo to Bardzo jest chętnie. malutkie. Mieści się po prostu, A wiesz, normalnie w. Gdzieś, na baterię? Na tak, na baterię, ale ładujesz USB-C, mhm, Szybciutko mh. i masz 12 godzin po prostu, wiesz, jakby Działa. możesz. Tak, tak. I to jest, to jest mega. Możesz to używać na ultra, możesz to używać na, na swoim projekcie i Ta. yy, tak dalej. A powiedz, a jeśli chodzi o rozciąganie, nie rolowanie. robiłem rozciągania. Robiłem rozciąganie co może dwa, trzy dni. Nie chciałem niczego. Ten masażer mi dobrze y, pomagał. Czułem się rozciągnięty. Robiłem dwa razy, trzy razy, może rozciąganie tutaj stawu biodrowego, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, było ok. Nie chciałem też y, niczego za bardzo dopieścić. Skoro działa, to działa. Mhm. To też jest projekt, że jeżeli coś się stanie, coś tam sobie, wiesz, na derwiesz, to to koniec, to koniec nie? Okay. Więc trzeba to troszkę dmuchać na zimne. Natomiast w ciągu jeszcze trwania mhm. biegu, robiłem sobie drzemki. I mm. robiłem tak, albo na krześle, które kupiłem, takie krzesło kempingowe, takie, które mają wędkarze. Wiem, jak... strasznie niewygodne. Właśnie wygodne. Naprawdę. Tak. Nature Hike kupiłem z, w sklepie w Islamabadzie. E, to krzesło ważyło 2 kg, rozkładało się w, w sekundę i e, nie miało, co prawda, takiego oparcia, ale jakbyś się troszkę zapadałeś. A. Więc łatwiej ci było po prostu zapaść w sen, bo y, pozycja była trochę jak w takiej kołysce. Ale to support wwoził do krzesła. Tak, support. support. No i właśnie to jest fajne, jak masz support, bo uh -huh. o, oni o to dbają. Natomiast albo miałem krzesło, albo miałem po prostu matę samopompującą, którą sobie gdzieś tam kładłem w cieniu. Y, miałem na, y, wziąłem ze sobą taką nakładkę na oczy, jak masz samolot. Taką opaskę. Tak, uh -huh. to jest super. No, to jest to mega. Jest... I słuchawki. I czasami albo stopery. Woskowe najlepiej, bo mi się najlepiej woskowe sprawdzają, albo słuchawki do uszkodzenia. Mhm. Ale po to, żeby wyciszyć tak, dźwięki z otoczenia. Tak, tak, tak. I po to, żeby po prostu ten sen był taki jak najmniej przerywany przez, przez rozmowy. Bo jednak, jak jesteś, jak ja jestem zmęczony, to o wiele więcej bodźców do, do mnie dociera. Nie? I te drzemki mi bardzo dużo dawały. I później też używałem tych, tej opasek, tych opasek i stoperów w czasie snu już takiego w nocy. Jak wstawałem rano, to czułem się o wiele bardziej zregenerowany niż to miało miejsce w poprzednich projektach. Przewyższenie nie ma jakichś dużych. Nie, cała trasa miała tak z 30 tysięcy albo 40. To nie jest bardzo dużo, natomiast długo biegłem na 4 tysiącach. I też mierzyłem się właśnie z tym, że, że, że musiałem zbiegać, później znowu wbiegać na te 4000 itd. Tak dalej, tak dalej. Y jak z odżywianiem w trakcie? Najlepiej mi się sprawdził i będę go używał teraz y często i cały czas go używam. Mam go ze sobą w Warszawie, czyli Huel. Mhm. I Huel mi poleciła Andrea Dylong z którą się spotkałem jeszcze przed, przed, przed projektem i mówiła, że używają tego ultrasi na zawodach. Doskonała metoda. Wegańskie, bezglutenowe, bardzo szybko się wchłania, smaczne, smaczne. co, co też co ma du, du, duży walor. Natomiast miałem tego Hiwela właśnie w postaci szejku, miałem też Hiwela w postaci takich, oni mają też takie swoje liofile. Które zalewasz wodą, czekasz 5 minut i jesz. To jest dosko doskonałe i, i, i szybkie. Więc to pożywienie. Oprócz tego liofile, yy, których yy, jadłem śniadanie rano, yy, jakąś owsiankę, yy, i później leciłem, leciałem właśnie na, na żelach. A, ale na rzędu. Tak, no, Huma. Huma? Najlepsza Huma. Miałem GU i Humę i Enerwit, ale najlepiej mi wchodziła Huma. Bo jak widziałem, że na, na opakowaniu jest napisane, że jest jeszcze z elektrolitami, to zawsze świadomie, albo nawet nieświadomie wybierałem właśnie Humę, bo myślałem, o, elektrolity super. No, no, no i oprócz tego oczywiście tabletki z, sol, z Solą, Solstyka, bo mi tam mocno wybijało wodę. I tyle. No i, A ile i za... piłeś wody? Piłem za dużo, jak się dowiedziałem. O. Za dużo, bo właśnie muszę się doedukować do, do w tej kwestii, ile rzeczywiście powinniśmy pić wody. Mi się wydawało, że powinienem pić dużo i piłem czasami 5-6 litrów dziennie. Mm -hmm. To jest dużo, nawet 7. Natomiast ostatnio rozmawiałem właśnie o tym z kimś, kto ma doświadczenie w bieganiu po pustyniach i, i robił podobne projekty i powiedział, że, że nerki mogą tyle nie przefiltrować. Że może być problem po prostu, z, jeżeli to jest jeden dzień, to ok, ale jeżeli jest tych dni, powiedzmy 10-12 i tak dalej, to może być problem. I muszę się tak naprawdę dowiedzieć, ile się powinno pić wody w takich warunkach. I czy rzeczywiście picie wody y, ma przełożenie na, na to, jak wygląda Twoja aktywność, czy, czy na wysokości, czy w ogóle już na, 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 na w normalnych warunkach? To bo, ciekawe. bo pamiętam, że y, jak byłem w Himalajach, to mi lekarz powiedział, y, taki, który też chodzi, że on prawie w ogóle nie pije y, płynów. Jak gdzieś idzie. Mm -hmm. Po prostu nie. I tak samo rob, robi ponoć też Denis Urobko, że no, tak. on jest wariatem, I to jest oczywiście ma swoich dużych plusów i minusów, natomiast właśnie wiem, że on też mało, mało pije. Tak, on mało pije, mało je, ale tak. robi, dużo robi. Ale tak jak z Martą Naczek rozmawiałem ostatnio, to się odbija podobno na jego regeneracji, czyli mm -hmm. że po akcji jest mega zmęczony, znaczy wolniej się regeneruje. Tak. Ale to jest ciekawe, co mówisz o tych, o tych płynach, rzeczywiście fajnie byłoby doczytać. A ty miałeś jakieś objawy zbyt dużej ilości płynów? Nie, nie, nie pamiętam. To znaczy miałem objawy, bo trzeba powiedzieć sobie jeszcze jedną rzecz o tym moim projekcie Run, który bo który... Projekt zakładał, że przebiegnę tysiąc kilometrów, mhm. i to by się prawie udało, gdyby nie to, że jak, kiedy planowałem trasę, to planowałem ją też przez miasta, a przez miasta nie da się przebiec. Jest tak, tak bardzo ruchliwe są te mhm. ulice, jest to tak niebezpieczne. Że lepiej sobie albo zrobić jakąś, wiesz, y, m, obwodnicę, <grych> których nie ma, y, albo po prostu pominąć ten, ten, ten moment, bo jest i mega dużo spalin e, głośno, nikt nie zwraca na ciebie uwagi, nie obowiązują żadne zasady ruchu drogowego y, i generalnie nie trzeba. Niebezpiecznie. Nie, tak, tak także tego nie, róbcie, nie, róbcie, nie róbcie tego jak będąc w Pakistanie, ale y, więc i tak bym nie zrobił tych tysiąca km, natomiast. Y, Trzy, trzy, przez trzy ostatnie dni biegłem zatruciem y, wody, którego się nabawiłem y, przez bardzo y, rzecz taką amatorską, y, będąc kimś, kto robi takie projekty, czyli napiłem się wody z wodospadu. Aha. I ten wodospad y, nie był wodospadem takim krystalicznej, czystej wody, która tam płynie, tylko to był wodospad, który się wydostawał z wioski. I on zawierał, on wszystko. prawdopodobnie wszystko zawierał, e, czyli całą esencję e, gospodarstwa, gospodarstwa domowego. domowego, czyli jakby wypływał z kanalizacji. Tak. I ja się napiłem tej wody, nalełem sobie ją do soft i poczułem, że coś jest nie tak. Ale okej, okay. jakby do, 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 do supportu miałem jeszcze 3 km, więc jakby trzymałem, trzymałem tą wodę, już nie piłem. Ale to mi tak już porobiło dużo szkód w, w organizmie, że mimo tego, że przebiegłem jeszcze 90 km, to nie dałem rady już tego, tych ostatnich zrobić, bo po prostu mnie ścięło. Jak widziałem swoje zdjęcia, które robił, który mi robił Adrian, to wygląda naprawdę źle. Jakby wyglądam, wiesz, jakby już, że to jest taki stan, gdzie gdzie wydaje ci się, że jeszcze dasz radę, ale już nie dasz rady. Nie I nieważne, co ci piszą ludzie, bo jakby tam wstawiłem jakby to zdjęcie, tam film, że, że jakby mam takie problemy, a nie inne. I ludzie pisali, nie no, tam dasz radę i tak dalej. Nie mam w ogóle opcji, nie dasz rady. Bo jak dasz rady, to, to zemdlejesz. A to mm. ja uważam, że jednak jak organizm daje ci sygnały, gdzie mówi, nie dasz rady, po prostu musisz odpuścić to jestem zdania, żeby jednak słuchać organizmu. Mhm. Że bieganie z, ze swichniętą kostką, czy jak ci, jak ci się coś dzieje, bo jesteś po prostu na, wiesz, na, 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 na drajnie, nie jest zawsze dobrym pomysłem. Rzadko jest dobrym pomysłem. To prawda. Trzeba to wszystko z głową robić. Żeby ale to jest to trudne. Tak, jest to. Łatwo, trudno, mi, się, no, to łatwo mi się to mówi oczywiście po fakcie, mhm. ale, ale widzę też po, po, zresztą po gościach, którzy do ciebie przychodzą, czy w ogóle do, do ludzi, którzy biegają to ultra, że im, czy im więcej mają kontuzji, czyli im więcej mają tak naprawdę sygnałów od swojego ciała, że jest tego za dużo, nie powinienś zwolnić. To oni robią przerwę, a później znowu, nie? jakby wiesz. I, I jeszcze mocniej, żeby jeszcze nadrobić mocniej, ten stracony tak. czas. I tutaj, I tutaj się pojawia y, ten problem taki, że wiesz, są ludzie, którzy Cię obserwują, są sponsorzy, którzy cię sponsorują, więc jakby masz też trochę takich zależności. I bardzo trudno jest powiedzieć, słuchajcie, no nie dam rady po prostu. Ja, no jakby wiesz, ja no, nie dam rady. No, i, ale to jest ludzkie, jakby powinniśmy się generalnie słuchać. I czasem czasami, właśnie, zwolnić, żeby później móc to cisnąć mocniej, albo po prostu zmienić sobie dyscyplinę, bo to też nie jest koniec świata, że nie będziemy mogli biegać. No jasno, chociaż z tym jest zawsze najtrudniej i strasznie dużo od siebie wymagamy, zawsze, nie? Myślę, że nawet za dużo. No, no tak. To jest, to jest ten kłopot. <muzyka> Powiedz troszeczkę o urokach tej trasy. Bo ona mhm. niesamowity ma, y, niesamowicie tam jest, tam jest tak księżycowo, prawda? Tam tak. jest sucho bardzo. Ogromne wysokie góry wszędzie się, od tej drogi, którą ty biegniesz, lecą ogromne szczyty do góry, w dole rzeka zazwyczaj. Najpierw to chyba był Gilgit, potem był Indus, tak? Dokładnie tak. Mhm. tak. I czy dużo czasu spędzałeś sam na tej trasie? Czy miałeś szansę jakby się wiesz wtopić w to otoczenie i, i, i pożyć trochę w nim? I, tak wiesz, nacieszyć się. Ja się nacieszyłem, ja jestem bardzo zadowol zadowolony z tego, co tam widziałem, bo najbardziej, najlepiej mi się biegło rano, od godziny tam 6 do godziny 10, bo to był taki czas, kiedy słońce jeszcze tak mocno nie prażyło, i miałeś też okazję rzeczywiście wtopić się w to otoczenie i też tak mistycznie przeżyć ten bieg. Że to nie jest tylko i wyłącznie tempo czy tętno, ale to są te widoki tych strzelistych gór, bo biegłem przez Hindukusz, przez Karakorum i przez Himalaję. No, droga to jest jedyna taka droga na świecie, która przebiega przez te trzy pasma. E, i, I rano czułem rzeczywiście taką dużą mm, zbliżenie z tą naturą. I takie zespolenie. Dobrze mi się by było. Później od 10 wschodziło słońce i grzało mocno. I wtedy ten bieg się stawał taki właśnie bardzo wydolnościowy, ciężki, ale też z drugiej strony mm, bardzo ciekawy pod względem takim psychicznym. Po prostu musiałeś jakby mówić sobie krok za krokiem, krok za krokiem i to też było, to było ciekawe, ale już więcej, już wtedy spojrzeć na zegarek, ile jeszcze. Bo układ był taki, żeby się spotykać co 5, co 6 kilometrów, bo jednak przez to, że było gorąco, to trzeba było uzupełniać te płyny, żele i, i, i trzymać się tego, natomiast no i było tam niesamowicie pięknie yy, ze względu na te góry, które się na początku ich jeszcze nie było widać. I to ten bieg mi trochę właśnie przypomina taki jak go zaczynasz, bo to, to jest bardzo ciekawe, bo jak zaczynasz taki swój projekt, to nie ma startu, tam nie ma ludzi. Znaczy są ludzie, ale oni nie wiedzą, co ty robisz, ty po prostu biegniesz, patrzą na ciebie jak na wariata, to też jest fajne. Yy, ale nie ma czegoś takiego, że wiesz, OK, to start. Tylko ty sobie po prostu to wszystko yy, nadajesz. I ja od tego biegu dostałem taki, takie manto. Takie ostre naprawdę manto, bo po pierwsze, że mnie przegrzało na przez te pierwsze 3-4 dni. Po drugie, że było tam strasznie dużo pyłu i kurzu, który się wdzierał na siłę przez nos, przez gardło, do uszu, wiesz, wszędzie po Z prostu. tej drogi? Z tej drogi, tak. Po trzecie, że nie było widać gór jeszcze, tylko biegłeś takimi właśnie taką pustynią. I dopiero po trzecim dniu, czyli po, na początku czwartego, pamiętam to jak dziś, a to było niedawno, yy, wybiegam o szóstej, yy, taką drogą, która, to też jest niesamowite, bo odwracasz się za siebie i widzisz dokładnie taki po prostu wężyk tej drogi, którą przebiegłaś. Przez to, że jest bardzo dobra przejrzystość, to te 20 kilometrów wygląda jak 200 co najmniej. I jesteś na tej drodze sam, nie ma tam nikogo, twój support jest za te 4 czy tam ileś kilometrów, albo dopiero się też gdzieś tam budzi, bo nie też jedy śniadanie, ja mówiłem, dobra chłopaki, to ja tam sobie pobiegnę, spokojnie mnie do tam dogąć, bo też nie chciałem, żeby, no, żeby sobie spędzili trochę czasu sami ze sobą. To też ważne. Właśnie biegnę tą, tą, tą drogą i za zakrętem, powiedzmy, właśnie się wyłaniają pierwsze, pierwsze ośnieżane góry, i wtedy masz rzeczywiście takie mistyczne przeżycie, że jesteś w tych górach, że one są w tobie i to jest piękne. I w czasie tego czwartego dnia właśnie był to pierwszy moment, kiedy się tam wbijałem ponad 3500 metrów i no przepiękny, ciężki też, bo było gorąco, ale już było te, te, tego tlenu trochę mniej, bardziej rozrzedzone powietrze i, i ludzie, którzy mnie mijali zazwyczaj mówili coś w tylu, dobrze, więc to też ci podbijało trochę, wiesz, energię tak. do tego, do, do ale mm, wydaje mi się, że że Pakistan ten północny szczególnie, czyli ten górski, jest niesamowicie atrakcyjny pod względem takim właśnie biegowym. Że tam jest mnóstwo tras, mnóstwo ścieżek i dla biegaczy, dla nas, ultrasów, i dla rowerzystów, dla, dla rowerów gravelowych, które są po prostu jeszcze nietknięte, a aż się proszą, żeby po prostu tam, tam pojechać. Więc jeżeli zbierze się kiedyś grupa biegaczy, to, to ja chętnie bym się z przewodnikiem, tak, bo tam jest no, niesamowicie. A myślisz, że znalazł udałby się znaleźć jakieś ścieżki. Nie po drodze, tylko tak, gdzieś przez górę. Tak tak, 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 tak. No bo tam na pewno ludzie chodzą ze zwierzętami między wioskami tak, na 100%. Tak, tak, tak. I na tych. Zresztą takiego teraz projektu sobie szukam, żeby to. Bo ten. Widzisz, ten Pamir mi się cały czas. Pamir Highway w Tadżykistanie cały czas mi się tam gdzieś kotłuje i chcę go zrobić, ale chcę go zrobić też w troszkę innych warunkach, żeby było troszkę zimniej, może w takiej właśnie wczesnej zimie, gdzie jeszcze ten. Ten, ten jakby aspekt tego, że jest to ekstremalne, trochę podwyższyć niż, niż ten yy, Pakistan, ale jednak marzy mi się właśnie, tak jak mówisz, te ścieżki górskie. Dobrze, jeszcze wróćmy do urody tej trasy. Tam chyba z tego co widziałem, przebiegałeś przez dwa parki narodowe, przynajmniej ja zanotowałem, patrząc na trasę. Mhm. Jeden był na, na, gdzieś na początku trasy, nie pamiętam dokładnie nazwy Shank, Shank, coś tam, a drugi to był ten Deosai. Tak, Deosai. Mhm. Jak, jak ci tam było? Czy, czy w ogóle te tereny jakoś czymś się różniły od pozostałej części trasy? to wiedziałeś, że biegasz na jakiś piękniejszy, bardziej dziki teren? Czy... Zdecydowanie tak, no te parki, o których mówisz, czyli tak. Shandur, i, Shandur i, i, i Diyosai, one są przede wszystkim wyżej niż mhm. cała reszta trasy, więc o, oczywiście, że zauważasz, że, że jesteś w innym miejscu, ale też, co ciekawe, to w ciągu 50 kilometrów biegnąc przez, przez Pakistan, przez na przykład Diyosai, Potrafisz minąć y, dolinę, która wygląda jak Tatry Zachodnie, później dolinę, która wygląda jak Yosemite w Stanach Zjednoczonych, a później masz pustynię y, gdzieś tam. I to jest niesamowite, jak bardzo różnorodny jest to y, teren w ciągu tych 50 km, który w sumie nie jest tak duże, tak naprawdę. Jakby to było 500, to, je, to, jeszcze, to jeszcze coś. Y, Szandor Pass mi się bardzo podoba, bo tam na, y, tam na samym wzgórzu, czyli na tym 3700, y, raz w roku są od, y, rozgrywane mecze polo. I tam wjeżdżają drużyny i grają sobie w, w, w te mecze. Przyjeżdża tam mnóstwo wtedy ludzi, bo to jest takie narodowe święto. Ten polo obok krykietu jest naj, najpopularniejszym sportem w, w Pakistanie. Pozostałość po Brytyjczykach. Tak, tak dokładnie. I, oni, I co ciekawe, ten sport ten właśnie te mistrzostwa na szanduru past są ekstremalne, oczywiście ze względu na wysokość, i duża też część koni w ogóle ginie podczas tych zawodów ze względu na właśnie aklimatyzację, bo nie wszystkie zdążą się zaaklimatyzować, a jednak i te mecze w ogóle trwają po godzinie maks. I dla ludzi, i dla zwierząt na szczęście. To jest ciekawe, ale też okrutne, no bo jednak jest to sport, który angażuje zwierzęta, wywozisz je na, wiesz, w tak. góry i, i graj sobie, bo, bo, bo się ludzie cieszą. Tak, więc tak, więc tak, to, to, nie, to, to nie jest zbytnio, no to jest maltretowanie zwierząt, mm -hmm. także y, taka pozostałość. Y, a Dio Sajz jest niesamowicie piękny, bo nie, ponieważ jest to płaskowyż i on wygląda, y, bardzo mi przypominał Islandię ponieważ były właśnie takie niskie trawy, które się ciągnęły aż po horyzont. Na horyzoncie widziałeś góry, które już miały tam około 5000 tysięcy metrów nad poziomem morza. Było Ale ty i... byłeś na czterech tysiącach. Tak, a ty byłeś na czterech <laughs> tysiącach. Więc tak, tak, tak jak Islandia. I jak Islandia, tylko trochę wyżej. <laughs> Troszkę tak. wyżej, tak. Natomiast teren właśnie taki płaski, tak jak mówisz, księżycowy, bez żadnych drzew, górski, bardzo mroźne powietrze, w dodatku, jakieś jeszcze jeziora, stawy i niedźwiedzie też były. Nie widziałem co prawda niedźwiedzi, ale strażnicy, którzy przychodzili, żeby zobaczyć, gdzie się rozbiliśmy, mówili, żebyśmy uważali, bo, bo niedźwiedzie rzeczywiście podchodzą. Dwa dni temu był jakiś niedźwiedź, który wszedł do mesy i tam zajmował jakieś ziemniaki czy coś tam, więc generalnie. No tam. A powiedz tam niedaleko jest Kaszmir yy, obok Dosa i nie miałeś problemu, nie wiem, z patrolami wojska? Nie, czy nie, nie, nie nic takiego. Nikt cię tam nie, nie sprawdzał? Nie. Ale yy, mm, w ciągu całej tej trasy przebiegałem przez dziesiątki takich blogpostów, tak mhm. zwanych, gdzie albo jest wojsko, albo policja i sprawdzają jak dokumenty. dokumenty tak mhm. Ale zazwyczaj było to tak, że mój support mnie wyprzedzał, z moimi dokumentami dawali te dokumenty, ja mogłem sobie już tam przebiec, salutować, tylko na, na tych blogpostach i, i biec dalej. I nie dziwili się, że Ktoś tu biegnie, nie wiem. Dziwili, się tak, Dziwili tak, się, tak. Zazwyczaj pytali dlaczego, co albo chodzi? co się dzieje, dlaczego jogoś. Ja miałeś jakieś pozwolenie, nie wiem, od ministra yy, turystyki, sportu, sportu <laughs> pakistańskiego? Czy miałeś jakiś taki oficjalny glade? Czy... Miałem glade. Yy, miałem wizę i paszport i to wystarczyło. Hmm. Ale miałem też bardzo, bardzo mi pomogła w całej logistyce i przygotowaniu już na miejscu polska ambasada w Islamabadzie. niesamowici ludzie. Super. Tak. I to polecam, jeżeli gdzieś tam będziecie sobie jechać za granicę, czy do Pakistanu, czy do jakiego innego, innego kraju, żeby się kontaktować z polskimi ambasadami, ponieważ ludzie, którzy tam pracują, mają obowiązek pomagać swoim obywatelom. Obowiązek i podejrzewam, że to jest dla nich po prostu jakiś fan totalny, tak, tak. Przecież oni tam zanudzeni są w tych papierach, więc jak przyjedzie tak, ktoś, więc jak taki, jak ktoś jakiś to, tak jak się wam tak, tak, tak. ja bym pobiegał tutaj trochę. No. To myślę, że wiesz, coś nowego dla nich. Tak, dokładnie. Dobrze. A opowiedz trochę o ludziach, bo dużo mówisz o ludziach tak. na trasie. Jak wyglądały te kontakty z, z osobami, które mijają Prawdopodobnie byli to tylko mężczyźni, bo kobiet chyba. Kobiety jest ulicy, mało. mało tak, tak. I kobiet jest mało ze względu na to, że kobiety są tam traktowane w. w w naszych oczach i w ich oczach i w oczach wrażliwego człowieka źle po prostu, mają o wiele mniejsze, mniejsze prawa. I, no i też kobiety jednak cały czas siedzą w domu. Nawet to jest tak, że jeżeli pytam się na przykład mojego przewodnika, co robi twoja żona, to ona zajmuje się domem. Czyli w większości czasu spędza jednak w domu. Mało jest kobiet, które gdzieś tam widać na ulicy. Były takie miejscowości, przez które przejeżdżaliśmy jeszcze zanim dojechaliśmy na północ, które były. Tylko i wyłącznie byli mężczyźni. A kobiety, jeżeli wychodziły, to wychodziły w burkach z zasłoniętymi oczami. I, I to był taki widok, który mnie też bardzo jakby nie tyle smucił, co mocno Porusza. poruszał. Tak. Mm. Ale ludzie, którzy później już, których później miałem, to było tak. Albo to byli mężczyźni rzeczywiście. I, I zawsze jak biegłem, to starałem się jakby nawiązać kontakt wzrokowy i tutaj przyłożyć rękę i powiedzieć dzień dobry, albo cześć. Albo Salam. Mm. I jakby złapać ten kontakt, wiesz, wzrokowy. Uśmiechnąć się, żeby, żeby ten kontakt. Bo jednak, widok, widok kogoś, kto biegnie, yy, dla ciebie ok, czy dla mnie, natomiast dla ludzi, którzy tam są, oni myślą: okej, okay, coś się dzieje, bo on ucieka. Tak, trzeba mu pomóc, może trzeba go podwieźć, bo tych ofert yy, yy, podwózki dostawałem codziennie po kilka. Mogłem sobie skorzystać, <śmiech> <śmiech> ale nie skorzystałem. Spotkałem też dzieciaki. I tak. to było bardzo fajne, bo dzieciaki, znaczy fajne. To było fajne, bo one jakby łapały z Tobą kontakt, one były wiesz, zaciekawione, ale to, ta ciekawość była taka. Yy... Taka interaktywna, że oni wiesz, tam podbiegali i biegli ze mną. Na przykład biegły ze mną dzieciaki, ale chłopaki, chłopaki dziewczyny nie biegały, bo się wstydziły. Dziewczyny, na przykład, jak mnie mijały, to było ja też tak robiłem i wtedy się śmialiśmy i to było spoko. Natomiast jak chłopaki mnie miały, to podbiegali i biegli ze mną parę kilometrów na przykład, bo jednak dystanse pomiędzy wioskami są takie, że w jednej wiosce jest szkoła, więc wszystkie inne po prostu muszą do nich jakoś dotrzeć, więc oni po prostu czasami biegali albo z, do szkoły Albo ze szkoły ze mną. Zależy, jak właśnie, jak przebiegałem przez, przez miejscowości. Ale też jest tak, że jak wbiegałem w jakąś miejscowość czy jakąś wioskę, która jednak, tak, masz główną drogę i masz po bokach sklepy i domy, to czułeś momentalnie na sobie wzrok. Taki, który wiesz. Tak wyglądał, no nie? I ja się już do tego przyzwyczaiłem, chociaż mi trochę, wiesz, później było ciężko po prostu czasami, bo już wiedziałem, że wbiegając, właśnie to, to wbieganie przez miasto było takie, że już okej, okay, no dobra, bo to było takie, mm, takie bardzo ciekawskie, nie zawsze czułem się komfortowo przy nim, ale nigdy nie czułem się niebezpiecznie, tylko raczej niekomfortowo, no bo jednak też nie jestem taką osobą, która jest bardzo otwarta, jak nie musi i ten wzrok powodował u mnie taki lekki dyskomfort. Mhm. Ale wtedy po prostu musiałem jakby się trochę wziąć w garść, popatrzeć, powiedzieć salam i, 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 i pojechać dalej. No to ciekawe, ale nie, nie miałeś jakiegoś, nie wiem, na sobie, bo podejrzewam to co, to, co mówisz, że taka biegnąca osoba niesie niebezpieczeństwo. Zastanawiam się, czy gdybyś biegł z, jakimś, z jakąś, nie wiem flagą, albo z jakimś kolorem, który ich uspokaja, albo coś im mówi, że ty nie niesiesz niebezpieczeństwa, albo nie uciekasz przed niebezpieczeństwem. Nie. Nikt ci nie tak, sugerował takich to rozwiązań na przykład? Ja sobie sam sugerowałem to później, ale było już trochę za późno, żeby to zrobić. I też jak bieganie z flagą przez 50 kilometrów dziennie nie no, jest ten, ale... ale, wiesz, jakiś ale symbol, po prostu, jakiś który wyciągasz, jak wybiegasz do miejscowość, Tak, białą flagę. No, wiesz, to jest do pomyślenia po prostu, ale wydaje mi się, że jednak ta postać biegnąca i tak zawsze będzie skupiała jakąś uwagę. No tak. No ale powiem. jednak to, że ty się uśmiechasz, że ty jesteś przyjazny, mm -hmm. a nie po prostu, wiesz, masz podejrzany wzrok, to też uspokaja. No cię, tak, na no pewno. A biegłeś w ogóle z plecakiem cały czas? Na początku biegłem z plecakiem i to jest yy, ciekawe, bo ja zapomniałem trochę o tym, że ja mam support i ja przez Pierwsze pięć dni biegłem cały czas z plecakiem, yy, mając tam bukłak, yy, miałem soflaski, żele, mimo że tam się widzieliśmy co, co te pięć, tam sześć kilometrów. I szóstego dnia yy, zmieniłem buty yy, z, ze SpeedGoatów na, na Carbon X-y dwójki. I to był po prostu przeskok jak z traktora na wyścigówkę, no wiadomo, no bo biegłem przez, później przez kilka dni asfaltem mhm. i przecież ja tak, wiesz, mam, mam cały czas ten plecak, który mi się tam, wiesz, gibie i Adrian do mnie, przecież ty jakby biegniesz z supportem, możesz nam dać ten plecak. Ja mówię, nie, nie, no co ty, przecież ten, ultras przygoda, jestem. no, ultras. I sobie uświadomiłem, że przecież ja mam support. Nie muszę w ogóle, wiesz, i oddałem ten plecak, wziąłem tylko soflaska takiego mm, z taką, tą taką kieszonką. Tak. No, i wyle no i poleciałem, po wiesz tam 5.0, 5.10, no w ogóle hmm. super, nie. Okay. I wtedy sobie uświadomiłem, że kurde, no, no, mam chyba ten support, ten Zapłaciłem sobie. za niego zresztą, bo to nie jest zwiadomo. No, y I trzeba z niego skorzystać. I wtedy rzeczywiście zacząłem korzystać z tego mm -hmm. i biec szybko. Super. Dobrze, w sumie pokonałeś 810? 815, 810 tam Garmin inaczej. Garmin więcej koroz mniej. No ale no, to tam, ale tam 5 km. Mhm. Czym był podyktowany wybór końca tej trasy? Dlaczego akurat skończyłeś w tym miejscu, a nie innym? To z czego to wynikało? to wynikało, znaczy oryginalnie miałem kończyć w Naran, w takiej mhm. wiosce, która przypomina trochę wioski alpejskiej. Jest, jest piękną taką doliną e, niesamowitą w górach pełną zieleni e, i dalej już tak naprawdę były, były, już takie drogi niezbyt przyjazne do biegania i chyba to, to, nie był jakiś taki, wiesz, symbol, że tutaj skończę, bo, bo tak. Natomiast skończyłem na Babusar, e, na przełęczy Babusar, która jest najwyżej Położoną, albo jedno z najwyżej położonych właśnie na Karakorum Highway, bo cała cały, cały jakby wjazd, czy tam wejście na, 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 tą, na tą przełęcz jest położone asfaltem też. Mm -hmm, po prostu... mm -hmm. I to pomyślałem, że no, ze względu na to, że już się troszkę kiepsko czuję, to będzie dobrze skończyć taki bieg na przełęczy z taką taką perspektywą na, cały, wiesz, jakby na całą tą krainę, po, po której biegnę. I Okay. W zasadzie tej, ta symbolika nie była jakoś bardzo przemyślana. Po prostu to 810 mi się podoba z tego względu, że jakby moją szczęśliwą liczbą jest 108, i jak sobie tam trochę po prostu poprzestawiasz 810, to ci wychodzi 108 i dla mnie to grało, więc myślałem, no okej, okay, dobra, <grym 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 to w zasadzie to tyle. Tylo. Dobrze, powiedz mi troszeczkę o tej akcji charytatywnej, którą przeprowadziłeś podczas tego biegu, bo biegłeś z intencją. Tak. I, i masz jakieś swoje przemyślenia na ten, ten temat? Powiedz, czy udało się zabrać kwotę, na którą liczyłeś, i jak to w ogóle poszło? To więc tak, ja zbierałem, w Polsce zbierałem pół miliona złotych na mikroskop śródoperacyjny dla pacjentów oddziału onkologicznego przy Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Nie udało się mi zabrać te, te, całej tej kwoty i jakby powodów jest kilka. Jeden powód oczywiście taki, który odczuwamy idąc do sklepu jest wysoka inflacja i, i to, że o wiele trudniej jest tak naprawdę teraz zabrać, zebrać pieniądze na jakikolwiek cel. Zrzutki jako forma, czyli forma tego crowdfundingu, według mnie trochę się wyczerpały. To działało kiedyś, to działało przy pierwszym biegu, który zrobiłem, to działało w tym roku podczas inwazji, wojny, przepraszam, w Ukrainie, gdzie mm -hmm. te zrzutki po prostu mocno też. Y, ja też zresztą przecież y, 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 uruchomiałem zrzutki y, y, zbierania pieniędzy na książki y, podczas y, właśnie wojny. Natomiast. Co, tak jak ja widziałem tą zrzutkę, która y, się działa w, w czasie biegu, to widziałem po prostu, że to nie idzie. I teraz tak, i teraz tak, mam takie sygnały, że no przecież to powinno być, nie wiem, tam y, make life harder, czy jakiś celebryta powinien powiedzieć o tej zrzutce i tak dalej, i tak dalej. I niby tak jest, ale też ciężko było zebrać po prostu kwotę ze względu na sytuację, która się dzieje w, w kraju i też na to, że mm, że według mnie, tak jak czuję, ta forma zrzutki się troszeczkę już po prostu zużyła. Może kiedyś znowu będzie tak, że te zrzutki na cele charytatywne w, w czasie trwania takich biegów będą, będą znowu jakby ok, ale teraz mi się wydaje, że, że to nie jest ten moment po prostu. Mhm, I to, jaki ja mam pomysł na to teraz, bo też. Dostałem taki argument od jednego z, z, z ludzi, którzy zresztą wsparli tą zrzutkę i też promowali ją na, swoim, na swoich kanałach. To argument był taki: no, okej, okay, dostajesz pieniądze od sponsorów, to dlaczego w takim razie te pieniądze od razu nie przelać na, na, na dzieciaki? Nie? I teraz musisz jakby wytłumaczyć, Całą ideę idącą za tym, że, że jest to inwestycja, także jakby ty dostajesz pieniądze od sponsorów, które, które jakby przeznaczasz na zakup sprzętu i opłacenie logistyki, a w zamian za to masz teraz dwie zrzutki nie? tutaj w Pakistanie i w Polsce, jakby to jest inwestycja. I okej, okay, jak, jak te argumenty jakoś przejdą, to, 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 to w porządku. Natomiast to mi trochę zaświeciło taką lampkę, czy właśnie nie spróbować innej formy, czy w momencie, kiedy zdobywam pieniądze. Od sponsorów, a mam swoją fundację, to część, jakiś procent z tej kwoty przeznaczam na moją fundację, która prowadzi takie a takie działania. Mm -hmm. I ja mm -hmm. jestem jakby wtedy czysty transparentny finansowo oczywiście za każdym razem, ale też mówię, słuchajcie, ja dostaję tyle pieniędzy, tyle pieniędzy idzie na fundację, mam tyle i tyle sponsorów i robimy to, to i to. Ja dalej jestem Charity Ultra runner, tylko że ja troszeczkę chcę odejść od tego, od tej formy, gdzie ja robię bieg i ja ciebie proszę Kamil, ale weź damy, daj mi tam daj mi hajs. Mhm. Bo to mi troszeczkę zaczęło właśnie mm, ciążyć. No tak, ludzie sobie mogą myśleć, ty sobie biegniesz, masz tak. wakacje, a my tak. mamy płacić. Nie? Dokładnie tak. No. I Jakby ja nie chcę się z tymi ludźmi kłócić, bo ja uważam, że oni też mają rację, mimo że to nie są wakacje. Znaczy to, są, to jest bardzo ograniczony sposób patrzenia na ten tak, problem. Tak, tylko no, że wie? to jest większość. To. Teraz oczywiście ty możesz jakby dalej, dalej jakby robić swoje, tylko że to nie działa. Mhm. Dlatego jakby ja trochę właśnie chcę obejść ten... Ty, 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 ty. Oczywiście, że to jest ograniczone, ale... Ale ludzi się jakoś ale Tak. Mhm. I teraz ja mogę robić to inaczej, cały czas robić charytatywną moją działalność, którą moja fundacja prowadzi, a przy okazji robić projekt i skupić się wtedy włącznie na projekcie. I tak właśnie będę chciał zrobić. Teraz myślę nad kolejnym projektem, no bo jak to inaczej? Nie wiadomo. I wymyśliłem. Albo wrócę do Tadżykistanu, ale właśnie w zimie. Tylko, że znowu ten Tadżykistan to jest właśnie ta droga taka no, samochodowa, samochodowo, motocyklowa, rowerowa, yy, której nikt nie przebiegł, to, i to jest jakiś argument. Teraz bym się właśnie szykował bardziej na takie zimowe warunki, gdzie, gdzie ja nie lubię biegać po śniegu, więc zrobię coś, czego nie lubię. To w ogóle super. Yy, a druga rzecz to jest, yy, to jest yy, taki niesamowity płaskowyż w Chinach, nazywa się Changtang który kiedyś należał do, do, do Tybetu, jest taki na wyżynie tebytańskiej i on się rozciąga między Chinami a Ladak. Mm -hmm. I, I tam rzeczywiście no, teren jest jakiś niesamowicie dziki, koło takich gór, nie chcę teraz pomylić nazwy, ale chyba się nazywają Kunlur, albo jakoś tak. I tam próbuję teraz jakby się przenieść swoje wszystkie plany. Tylko, że Chiny no to będzie ciężko z pewnie z permitem, chociaż jest to Możliwe, bo ludzie biegają po, po, po Chinach czy też robią jakieś projekty. Natomiast no, jest to coś całkowicie nieruszonego. Fajne. biegowo. I tam będę się starał właśnie albo zrobić to, jeżeli się nie uda w Chinach, to zrobić to w Ladak i tam rzeczywiście tych ścieżek biegowych po górach będzie o wiele więcej, albo zrobić to właśnie w Chinach biegnąc do Ladak i jakoś to połączyć. o sponsorach jak, czy o partnerach tego twojego projektu Karakoran jak ich znalazłeś jak się układa współpraca czy było ciężko jak, jakbyś mógł słowo o tym powiedzieć, bo to jest zawsze taki, no, najtrudniejszy chyba fragment tej całej zabawy, czyli jak to sfinansować. Jak to no tak, Karakorum było drogie, mhm. bo i była oczywiście kwestia filmu, który trzeba opłacić i kwestia całej logistyki przed, w czasie i po, po projekcie. I żeby zdobyć takie pieniądze, rzeczywiście trochę trzeba się na, na, nagłowić i to jest tak, że trzeba mieć bardzo dobrą ofertę na pewno sponsorską. Trzeba ją wysyłać w różne miejsca. I to w takie miejsca, które nie są oczywiste, bo bazując na tym, jak wygląda sponsoring wśród naszych sportowców, to większość firm jest po prostu już zajęta i te budżety mają przeznaczone na, na konkretne osoby. I ciężko jest tak naprawdę się wbić ze swoim pomysłem, który jest bardzo niszowy. No, to jest też taki sport ultra, który się ciężko trochę ogląda. No, dużo łatwiej jest oglądać gościa, który, na przykład, Andrzeja Bargiela, który zjeżdża z góry na dół. Trwa to powiedzmy tyle i tyle i tyle, i widzisz, jakby rezultat, bo widzisz, jak on idzie do góry, jest na górze, później zjeżdża. I mhm. to jest super, i mhm. to jest w ogóle atrakcyjne. A bieganie ultra, no widzisz gościa, który biegnie przez 20 dni, no. To jest Ciężko jakby złapać, wiesz, tak. oczywiście, że to jest piękne, jakby tak. cała argumentacja tego i, i jakby pokazujesz później, gdzie byłeś i zrobiłeś to po raz pierwszy, zrobiłeś najdłuższą trasę, najtrudniejszą i tak dalej, to oczywiście można to ubrać w, naprawdę w piękne, w, w piękne słowa i też jakby przekazać i zdobyć na to pieniądze. Ale jest to trudne. Natomiast nie niemożliwe. Więc mi się udało zebrać pieniądze od moich sponsorów, których już miałem wcześniej, przebiegu pmoc emocji, które robiłem te parę lat, później, parę lat wcześniej. Miałem sponsora, który mi dał bardzo dużo pieniędzy, taką firmę z Łodzi TME. I ja się z nimi zapoznałem, jeszcze robiąc różne akcje humanitarne w Ukrainie. I to w zasadzie mi stworzyło warunki na to, żeby rzeczywiście tą wyprawę jakoś, jakoś pokryć. To, co bym polecał, to żeby się obejrzeć wokół naszych znajomych, którzy mają przeróżne firmy. Bo tak jest najłatwiej po prostu. Mhm. Natomiast, jeżeli już się zdobędzie jakieś środki, to żeby po prostu uderzać do, do innych firm. I robić to konsekwentnie, to znaczy tak, wysyłać maile, dzwonić, wysyłać ponownie. Bo to, że tam wyślesz do info, biuro i tak dalej, to po prostu się pewnie odbijesz od, od sektariatu. Warto jeździć do siedzib, albo dzwonić wcześniej i się umawiać na spotkanie, albo po prostu jeździć i się umawiać na spotkanie i tak dalej. Generalnie to jest ciężka orka, żeby zdobyć pieniądze, ale ja uważam, że się je da zdobyć i one są do zdobycia. I teraz mamy. 21 listopada to 20 grudnia mniej więcej firmy zamykają swoje budżety na 2023 więc jeżeli trzeba się spieszyć, e, trzeba się spieszyć po prostu tak ale pieniądze są do, do wyrwania bo jeżeli mamy projekt który jest dobry który jest ciekawy który jest oryginalny nawet jeżeli to są odgrzewane kotlety, bo na takie rzeczy też się zdobywa pieniądze i to całkiem niezłe, to da się to zrobić. Jeszcze miałem szczęście w tym roku mieć bardzo fajnego partnera, czyli firmę Atik, która właśnie zwróciła się, znaczy odpowiedziała na właśnie no mojego maila w, z, z takim argumentem, że oni dostają codziennie ileś tam maili na temat takich projektów i tak dalej, ale ten im się rzeczywiście spodobał, bo jest taki oryginalny i tak dalej. I rzeczywiście tam też jakby dokumentowałem to, co robiłem wcześniej i im się to spodobało i od nich dostałem duży support właśnie. Sprawdziły uprawia. się ciuchy? Bardzo, mhm. bardzo, bardzo, naprawdę Super. tak. W zasadzie używałem cały czas jednych spodenek, które wyprałem może raz i tych koszulek Merino, no świetne rzeczy. A, tak. Awesome. I Teraz, przyjeżdżając, przyjechałem, przyje, jak przyjechałem do Polski, to mogę użyć tych rzeczy, które mi dali na takie zimniejsze dni. <grystanie> no tak. Dobra, wspomniałeś przed rozmową, że chciałbyś jakieś zawody w Polsce pobiegać. Tak, tak. Co ci chodzi po głowie? Nie wiem czy w Polsce, ale w Polsce znaczy, na pewno też. Ale takie, takich normalnych w sensie takich zawodów? Tak, bo ja nie biegałem zawodu przez te trzy lata, tak. czy nawet cztery bo byłem właśnie w takim momencie, gdzie mówiłem, że zawody to nie są dla mnie. I rzeczywiście tak było, bo tak, bo, tak, bo taką miałem perspektywę. Natomiast zatęskniłem, Jakby moje bieganie zatęskniło za bieganiem szybkim, za bieganiem troszeczkę krótszych dystansów i za bieganiem pod górę. I teraz chciałbym wystąpić na pewno w paru zawodach, które się gdzieś tam będą odbywały, mniejszych lub większych, tam X-Run pamiętam, czy, czy no właśnie, nawet już nie wiem, bo mhm. wy, wypadłem z tego. Wczoraj napisał do mnie kolega y, Kuba, Sarata, o tym, żeby pobiegł z nim, akurat to jest za granicą, czyli Monterosa Sky, y, Ultra Sky czy Skyrun. No i to mi się bardzo podoba, bo tam jest już taki właśnie fajny hardcore, jeszcze biegnie się w, w parze. To, też jest, to tak. też jest fajne, wymagające. Na pewno. Y, I zatęskiłem po prostu zabieganiem takim. No, na zawodach uh -huh, tak, uh -huh. żeby było trochę ludzi, że nie jesteś sam. Uh -huh. y ale jednocześnie cały czas będę sobie drążył ten temat w, w Chinach, uh -huh. bo jest to coś takiego, co mnie bardzo zaciek zaciekawiło. To o Chinach mi powiedziała moja partnerka y Ola Wierzbowska, która zresztą też była ze mną w Pakistanie, bo później przyjechała do mnie, bo my zrobiliśmy jeszcze taki swój projekt y na temat powodzi która e, się wydarzyła jeszcze przed moim biegiem. I, ale to jest w ogóle też osobna pewnie temat do rozmowy. E, natomiast ona mi powiedziała właśnie o Chinach, a później dała mi książkę o Dalai Lamie, jego biografię i tam pierwsze strony właśnie są o, tym, o tej wyżynie Chang Tang i to tak mi zgrało, kliknęło. że kliknęło. No. Fajnie. Nie, to bardzo fajny projekt ten chiński, naprawdę. I co, teraz już zaczynasz zbierać fundusze na ten projekt na przyszły rok? Tak, mhm. tak, tak, tak. Super. No, bo tam będzie trzeba trochę pieniędzy na pewno. I, no, i ten permit mnie bardziej interesuje, jak, jak zdobyć właśnie pozwolenie, jak będzie, bo wiesz, jakby sytuacja na przykład w, w Tadżykistanie jest dosyć prosta do zrobienia. Mhm. prawda? Tam czy wystarczy pojechać, tak. ale krwawa rewolucja, która była teraz pomiędzy tym górnym yy, yy, rejonem a rejonem tam Duszan B., Powodowała duży konflikt, tam się zaczęli wybijać między sobą. Później był konflikt z Kirgistanem, który, który zresztą jest jakby w jednej Unii, bo są to kraje postradzieckie. I dopiero niedawno się powiedzmy, że wszyscy dogadali ze sobą. I teraz dopiero jest ten Tadżykistan jakoś w miarę, wiesz, realny. Ale co będzie za parę miesięcy, nie wiemy. Jaka będzie sytuacja covidowa w Chinach, też nie wiesz tak naprawdę. Mm -hmm. Więc musisz tworzyć, znaczy tworzysz te projekty zagraniczne, ale dobrze mieć plan B, plan C i plan D. No tak. Tak jak ty miałeś z tym Karakorum, to też w sumie był jakiś pewnie plan, który musiałeś sobie stworzyć, tak. bo ten Pamir nie wypalił, nie? Dokładnie tak. No. No dobrze, że w czym było blisko. przynajmniej. No, tak. A ty byłeś w Himalajach wcześniej w ogóle, czy w Nepalu? W Nepalu Okistanie? byłem. W Nepalu byłeś. Tak, w mhm. Nepalu byłem w 2018 roku mhm. pod Anapurną i tam sobie biegałem. Mhm. Bardzo mi się spodobało i myślałem o tym Nepalu właśnie właśnie pod względem biegowym, ale jest tam troszkę zbyt tłoczno. Mhm. No tak. I ja w tak, tam, a na Pornacyrkut jest... to tam jest... No właśnie, to już bym tak. tam miał się co chwilę. Jak jakim... do Morskiego Oka nie może. Tak, 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 tak. Brakuje tylko asfaltu na kwestie czasu. E, chcesz kawki? Tak, poproszę, bo jest dobra. To, to, to kiedy film? Adrian. <laughs> kiedy film? Adrian montuje film teraz. Widzę się z nim dzisiaj o 16.30, natomiast y, powiedział mi, że zmontuje go prawdopodobnie na luty, więc może. To być. Nie tak długo. Nie, nie tak długo, tak. On miał ze sobą komputer. Mhm. Więc na bieżąco tak, też mógł jakby ten materiał sobie dobrze układać i nawet montować, czy coś tam na, na line, sobie tam produkować. Mhm. Więc myślę, że to też mu dużo pomogło, bo pamiętam, że mówił mi, że jak robił właśnie ten projekt z Robertem Celińskim Rankamino, to on jechał na rowerze z całym sprzętem A. i nie miał po prostu jak tego materiału montować, przez to ten montaż mu się wydłużył mocno. A tutaj miał po prostu laptop, na którym mógł sobie pracować. I już sobie coś tam podmontował. Tak, tak. I w ogóle nasz też pomysł, nasz też pomysł Adriana i mój przez Pamir był taki, że on by pojechał na rowerze. Mhm. Więc to też ten montaż by się wydłużył, a tak to będzie troszkę, będzie troszkę szybciej. No ja pamiętam z tego tygurankami, no, że on tam niezłą tyrkę miał, Adrian. On miał większą tyrkę, miał większe wyty... większy wysiłek, podejrzewam, niż Robert. Tak. Robert tam biegł na lekko, a Adrian pokazywał mi, mnie... i tak, to były sakwy i też tak. to ważyło, to też nie było wyważone tak jak trzeba i tak dalej, a ta gór, ta trasa była cały czas góra-dół, góra-dół, więc to, to... Tak, tak, to jest, no... To była ciężka przeprawa. No dobrze, mam nadzieję, że miał drona i tam jakieś piękne ujęcia, tak. są, jak szymonek biegnie. Tak, 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 tak. tak. <laughs> Przez pustkowie. No, to będzie uczta dla oka na pewno. Mam nadzieję. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję i powodzenia z tym projektem chińskim. Tak. Myślę, że będzie super. No i może coś w Polsce pobiegniesz. Będę chciał biegać sobie teraz w zimie, robić takie mini projekty właśnie. Łukasza Supergana kupiłem książkę o szlakach po Polsce mhm. i będę chciał sobie robić właśnie takie wypady. Mhm. Super. Dobrze. To dzięki ci bardzo za spotkanie. Dzięki, że wpadłeś tutaj do mnie do studia Dziękuję. i do zobaczenia gdzieś w górę. Do zobaczenia. Trzymaj się. Dziękuję.